Witamy w kontrze. Będziemy grać w Antichamber. Ja będę grać właściwie Iga Ewa Smoleńska, a komentować będą Mateusz Skutnik, pastelgames.com i Dominik Gąska, grywu.pl. Dzień dobry. Gramy w Antichamber, jak widać. Gra z głębokim życiowym przesłaniem. Gramy, tak, gramy. Tutaj. O. Znaczy, jesteśmy w miejscu, z którego zaczynamy i do którego w każdej chwili można wrócić, to zaraz pokażemy. Tutaj mamy pierwszy obrazek, na tej ścianie będą one się wyświetlać w czasie, kiedy będziemy je znajdować. O, tutaj bardzo, bardzo głęboka sentencja. Obrazki, tak, pewne prawdy bardzo głęboki obrazek. Tak, to jest takie naprawdę głębokie przesłanie. Tutaj mamy menu, co jest całkiem fajne i tutaj mamy właśnie... Mapę. I będziemy, zaczynamy, już tam nie jesteśmy. I ta gra jest jakby takim rozwinięciem moda stworzonego tam ze 2-3 lata temu do konkursu Make Something Unreal. To był konkurs na mody do Unreala i tam główną nagrodą była właśnie licencja na Unreal Engine. I ten człowiek... Ten pan się nazywa Aleksander Bu... I teraz nie pamiętam, Bucz? I on był jednym z laureatów tego konkursu. Jakby to jakby jest rozwinięciem takim twórczym tamtego. Dobrze, i teraz pokażemy, jak gra tam mocno robi z nas. Zostanie dociągnięcie. Dobrze, robi, teraz pokażemy, jak gra nas oszukuje, nie? Jest napisany jump. I niestety nie. Może trzeba było bardziej jumpnąć z shiftem na przykład. Tak, bo jak się o tej grze mówi, to się często używa takiego sformułowania, że ona bazuje na nieeuklidesowej geometrii. Tak. To jest takie. Już nie... jesteśmy na N, tak? W słowniku rozmówczych, okej. Okay. Dobrze, i teraz jako, że spadliśmy, to możemy odczytać bardzo głębokie, że no właśnie, że zaraz sobie przypomnę, jak jest po polsku słowa jakieś. Dominik, ty czytasz słownik. Że nieumiejętność osiągnięcia sukcesu nie oznacza... Że nie postępuje... Że nie oznacza porażki. O tak, więc idziemy dalej, tak? Brak sukcesu nie oznacza porażki. Nie dajemy się z wygraną, więc tutaj widzimy. O. Tak, a ta nieuklidesowość geometrii polega na tym, że na przykład wbrew temu, jak w naszej normalnej euklidesowej geometrii jest, tutaj można wracając trafić do innego miejsca niż to, z którego się wyszło. Tak. Czyli gra jest antyprzestrzenna, tak? Generalnie gra robi rzeczy z naszym umysłem, przynajmniej takie się wydaje. O, na przykład wybór może być tak prosty, jak stwierdzenie, czy pójdziemy w prawo, czy w lewo. Jako, że poszłam w lewo, to idę w prawo, ale co się okazuje? Na samym końcu tego korytarza, o mój Boże, jesteśmy w tym samym miejscu, więc... Wybór nie jest ważny, jeżeli wynik jest taki sam. Dobrze, pójdę jeszcze raz w czerwone. Na pewno na czerwonymi schodami na pewno będzie inny wynik. I... O nie, jesteśmy w tym samym miejscu, więc możemy się cofnąć. I cofniemy ale się i wtedy co się okazuje, że nie wszystko jest takie, jak pamiętamy, kiedy to opuściliśmy. Ja mam wrażenie, Iga, że nie do końca... O, na przykład to był bardzo ciekawy korytarz, w którym obróciliśmy się o więcej niż 360 stopni. Tak. I też w gamy koloru, tak, się obracamy, jakby nie patrzeć. To jest takie, o to chodzi z tą geometrią. Gamma, gamą, ale wiesz, chodzi o to, że już powinniśmy dawno wyjść w tym samym miejscu, a nie jesteśmy w tym tak. samym miejscu. Tutaj są takie lasery, one są takie potykacze, żeby otwierać drzwi. O, i wchodzimy tutaj i co się okazuje? Że niektóre wybory po prostu sprawiają, że kręcimy się w kółko, a kiedy się odwrócimy, o mój Boże! I wciskając Escape uczy nas teraz gra, że możemy w każdej chwili wrócić tutaj i wybrać sobie dowolne miejsce na mapie. I teraz zrobimy tak. Mi się nie podoba, jak skoro było tej mądrej gry. Mi się nie podoba jedna rzecz, ale to może... Ja? Powiedz, Mateusz, bo znaczy... ty wydaje się, masz coś sensownego do powiedzenia. Ale bo ja tutaj chciałam pokazać, że gra jest przy okazji bardzo kreatywna, bo jakby na samym początku, kiedy było napisane jump, ja skroczyłam i rzeczywiście okazało się, że nie można. A to jest to samo miejsce? Tak, tak to jest to samo miejsce, zmienił się napis. Tak, i teraz kiedy idziemy, to gra tworzy nam pod nogami most, którego nie ma, jak się odwrócimy. I ja na razie, tu. Na razie powiem wam, że ten początek to wygląda identycznie jak w tej modyfikacji starej. I idziemy. No. Ups. I przechodzimy przez ścianę i dowiadujemy no właśnie, się. Dziwne w tej grze jest to, że masz zagadkę. Jak ją rozwiążesz, dostajesz hinta na temat, jak rozwiązać tą zagadkę. Tak, to prawda. Czyli na przykład jest. Iga przeszła przez tą ścianę, która jest jakby po prostu. Ślepym końcem, tak? To jest takie naprawdę życiowe rady z ciasteczek. Ale poczekajcie, bo Iga przeszła przez tą ścianę i tam później było napisane, że czasami możesz przejść przez ścianę. Tak, to prawda. Tylko, że do tej ściany może też podejść z drugiej strony i wtedy ta zagadka jest jakby odwrócona, więc ja się dowiaduję. Ale nie możesz podejść z drugiej strony. Można podejść z drugiej strony. Bo to jest tak trochę, bo to nie są do końca wskazówki, to są takie bardziej, to ma bardziej uświadomić tobie przesłanie życiowe, jakie stało za... Tak, bo ta gra miała się na samym początku nazywać Hazard, The Journey of Life. Tak się ta modyfikacja
Unrealowa nazywa dokładnie, jak mówisz. Okej. Okay. I tutaj jest taki fajny motyw, to mi się akurat bardzo podoba, bo one są... To jest taka kula, która kiedy my się ruszamy, ona zaczyna się kiedy rozprzestrzeniać. Biegniemy. Znaczy tak, no kiedy idziemy coraz szybciej, więc trzeba... Iść powoli. Trzeba iść powoli. Z shiftem możesz iść albo powoli. Mogę iść tak, jak szłam wcześniej. To jest tak. Mądrzejsze ze shiftem, dziękuję. No, to jest prawda. To jest prawda. Ja nie wiedziałem tego. Widzisz, Mateusz się czegoś nauczył dzisiaj. Nie powinnaś go. Ja w ogóle ja nie rozumiem hejta na proste prawdy. Ale ja nie mam takiego hejta. Tak... Nie utożsamiam się z hejtem na proste prawdy. I tutaj im dalej jest... grę, tym więcej kolorków, tak? To jest ciekawa rzecz. I im dalej grę, też soundtrack zaczyna się rozwijać, co jest bardzo fajne. A teraz znowu obróciłaś się i jest tutaj coś innego. Tak, ale jako, że już jestem nauczona doświadczeniem... A, sprytnie. Prawda? Kaczka. Jaka albo kaczka? Królik. Jaka to jest kaczka? Właśnie to... To nie jest kaczka, to jest królik. Ja właśnie... miałem kaczkę. A, nie, ale królika. Im dłużej się patrzysz, tym... I ktoś a Iga widziała patrzysz, obie rzeczy i dlatego ona gra w tą grę teraz, a nie wiem. No tak, to prawda. I tutaj wchodzimy do czegoś, co mi się akurat bardzo podoba, bo to jest taka mini galeria sztuki w grze. To jest pretensjonalne właśnie. Jest. Ale też możemy oczami przesuwać ten klocek. On się to przesuwa tylko jak na niego patrzymy. Jaki czad. Prawda? Jest kilka miejsc w grze z tym to, klockiem. Ej, to ja jest myślę, fajne, że, tego nie widziałem. Ja myślę, że to jest jakiś... To nie jest tylko taka, wiesz co, przeszkadzajka, że tak, o tutaj coś, coś się on stanie. On się pojawia tam jeszcze kilka razy, że jak go raz przesuniesz, to już go później nie ma. Bo właśnie, co mi się nie podoba w grze? To mi się nie podoba, że jak naciśniesz escape, znajdujesz się z powrotem w menu i w mapie. Mhm. Jeżeli przenosisz się do jakiejś konkretnej zagadki, to ta zagadka nie jest rozwiązana. Tak, resetuje się. Ja rozumiem, że to jest bardzo jakieś tam ważne ze względu na, że tak powiem, game design tej gry, ale... No chciałbym jednak widzieć ten progres również poza tym, że mapa mi się rozwija i że mam te superanckie napisy na ścianie, nie? Które się też tam pojawiają w menu. Iga, czy ten klocek nigdy nie przestanie się kulać? Przestanie się kulać. Dobrze, to może ja tutaj pokażę, bo tutaj nie, bo ja są... chciałem powiedzieć, że nigdy nie wyjdziemy stąd. Wyjdziemy. Ale chciałam pokazać, bo tutaj są nawet takie możemy w miarę fajne formy przestrzenne. Tak, możemy rozmawiać o sztuce na przykład patrząc na to. Albo na to. Dobra, w każdym razie... Czy to jest sztuka, Iga? Bo ty się znasz na tym. A... No właśnie, czy to jest sztuka? Czy to jest sztuka, powiedz mi. Co tutaj jest sztuka, a co nie? O, czy to jest sztuka? Dobrze, to jest sztuka. To jest sztuka, to jest definitywnie to sztuka. Star Wars, no. Nie, to jest totalnie sztuka, ja się znam. To jest sztuka, ale już tak? Na przykład to niekoniecznie jest sztuka. To nie jest sztuka. Okej, okay. A ta drabina tam to jest drabiny sztuka? Drabiny zawsze są. Jeżeli masz drabinę w galerii, to zawsze jest sztuka. To zawsze jest sztuka. Tak. Dobra, ale w każdym razie, patrzcie. A, wow. Kto się spodziewał, weszłaś prawda? Do sztuki. Weszłam, jestem w sztuce. O. Ale to zupełnie jak Doktor Who, nie? W środku jest trochę większa niż na zewnątrz. I no idziemy tak, tu. Tak? Jak widzę, że w próżnię poszło. Nie, kojarzę. TARDIS, tak? No TARDIS, dokładnie. To jest takie TARDISowe. TARDIS. Jestem w tym samym miejscu. Dlaczego nie przeczytaliśmy nawet? No, że niektóre... Wiesz, kiedy absorbujesz pochłaniasz... swoje surroundingsy. Tak. To możesz notisować, że niektóre finksy... Trzeba się rozglądać, bo może coś jest, nie są takie jak before. To jest cenna wiedza i ja wciąż jakby nienawiści Igi, które jest znanym trójmiejskim nienawistnikiem, tak. Nie podzielam. Zaczekajcie, bo... Czekaj, zatrzymaj się na chwilę. I pomyśl. Będę medytować. Daj sobie... Nie, powiedz ci, co tam trzeba zrobić? Czekaj, bo ja chcę ten klocek do końca przesunąć. Daj sobie a co tam trzeba refleksję. Zrobić? A tam trzeba iść, nie można iść w białą przestrzeń, trzeba iść w zieloną przestrzeń. Czyli jak wchodzisz najpierw w te zielone, to później musisz się rozejrzeć, gdzie zobaczymy, czy to jest prawda, czy mnie oszukujesz. No, ja bym cię oszukał kiedyś, niestety. W zielone. Tak. Nie. Tu. Cofnij. O, tu w zielone okay. I teraz patrz, gdzie jest dalej zielone. A czemu w zielone? To z czegoś wynika, że akurat zielone? To wszędzie jest nie, dalej no, zielone. Z tego wynika, że jak gdziekolwiek nie wyjdziesz w białe, to wrócisz z powrotem do tego korytarza, wiesz, który a to metodą grupy błędów to zrobiłeś, czy... O! Co ty? Sprawdziłem na lecie. To ja piszę maile do Schaeffera. Nie mam czasu na, wiesz, próbuj błędy. If you never stop trying, you will get there eventually. O Boże, jak mobilizujące. W prawo czy w lewo? To jest fajna rzecz też, na przykład prawo. Można tutaj można zaobserwować ile, czy już obeszliśmy dookoła całą tą strukturę, czy nie. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeżeli zrobili takie badania w supermarketach i patrzyli, w którą stronę idzie kobieta, kiedy wchodzi do supermarketu, a w którą stronę chodzi mężczyzna i kobiety podobno 95% razy idą w lewo, a mężczyźni raczej w prawo. Mhm.
No to potwierdzałeś ale to. Ale nie, no moment, ale supermarkety są zaprojektowane tak, żeby iść w lewo. A właśnie, podobno zawsze. Tylko kobiety na to się łapią. Jedynym supermarketem, o ile to można nazwać supermarketem, jest Lidl, który jest zaprojektowany w prawo. I tam jest znaczy, chodzi mi o centrum handlowe, przepraszam, nie supermarket. No, widzisz, a supermarket jest zaprojektowany do tego, żeby chodzić w lewo. Tak? Zawsze w lewo? Mhm. Iga, zgubiliśmy się. Nie! Dominik, spokojnie, uspokój się, przestań panikować. A co by było, jakbyśmy tam poszli w prawo? To nic nam nie dało, to co powiedziałeś, Mateusz, żeby iść do zielonego. Oczywiście, że dało, doszliśmy do tego do obrazka. Walca takiego. Aha. I co ten walec nam dał? Dał obrazek. Dał nam prawdę taką, że możemy czasami biegać w kółko, jak... Jak gonić własny ogon. Mhm. Dominik, przecież powiedziałeś, że bardzo ci się podoba zasada prostych praw. Dostałeś prostą prawdę i teraz marudzisz, że to jest za mało. Zawsze za mało. Już naprawdę chwilkę jeszcze z tym kostkiem. O, tutaj wejdzie. I mówisz, że on się gdzieś dalej potem pojawia, tak? Bo ja tylko jakby... Ja jeszcze nie skończyłam tej gry. Ja wpadłam jak na razie tylko na to, że tam musi pójść. I ona się pojawia kilka razy jeszcze. I tu są na przykład drzwi, na które jak patrzę... Tak. Tak, jak na nie patrzę, to one... Się zamykają, więc muszę pójść tyłem. I czego się dowiadujemy? Dokładnie, tak. Ciągle się robi, Dominik, widzę, co? Robi mnie, tak. Ja takich jeszcze nie wiem, nie? O, i teraz ja nie znam sztuki, więc... Spójrz, widzisz? A, tu nic nie ma. Ale kiedy fajne, zmienię to perspektywę, fajne. To jestem tutaj. O, jak to się stało? Zapytacie. No, nie to, wiem, odpowiem wam. Zapytamy. Dominik, pytaj. I ja, jak to się stało? Nie wiem. Stało? O, ale teraz jest coś, co jest bardzo ważne. Tak? Tak. I no. Poszło. I stąd fajnie. Wiemy, że tam jest broń. O, widzicie? Tam jest taka broń. I my ją potrzebujemy zdobyć, ale potrzebujemy się najpierw tam dostać. Tak, no niestety nie unika ta gra w pewnym momencie tego banału z wprowadzeniem jakiegoś gana. Znaczy to nie jest tak, to jest tak naprawdę, znaczy no tak, no to jest pierwsze skojarzenie w ogóle, że to jest portal gun. Ale ta broń jest potrzebna do tego, żeby wprowadzić większą dozę mechaniki do zagadek. Ona pomoże ci, znaczy jakby wprowadza więcej elementów. Tak, ja rozumiem, ale też jak to grałem właśnie w tego moda, bo tam, tutaj widzę, że pewne rzeczy są jakby bardziej dopracowane, pewne rzeczy są rozszerzone, ale ogólnie jest to podobne mocno. To tam miałem takie wrażenie, że jakby to wprowadzenie tej broni to już był taki... W tym momencie jakby autor się poddał, że już nie jest w stanie dalej być tak oryginalny i pomysłowy. Chaba. Musi jednak w tego gana dać, którym będziemy po prostu przesuwać klocki, bo już... Stawiać klocki. Wiesz co, czy ja wiem, bo czy, już... nie wydaje mi się, bo wiesz, ile można w końcu, wiesz, bawić się Euklidesem, nie? No można, no tak, no ale no, dokładnie, no ale jakby to sprowadza się do tego, że być może sam wyjściowy pomysł na grę nie był aż tak super, jakby się na początku wydawało. Popatrz, co ja robię, Dominik. Popatrz, co Igor robi. Chciałeś, co zrobiłam? Zablokowałem. Ale ja to wiem, bo ja już to robiłem też. Nic nie robiłeś. Robiłem to już. Nic nie robiłeś. Tu się nie da, bo jest. Ale tu fajnie zrobili, bo w tym modzie tak nie było, że jest podgląd tego, że masz taki jakby obrys tego klocka i podgląd, gdzie on wyląduje. To jest spoko. No, a próbuję to. No jak zwykle hint po przejściu zagadki. To nie jest hint, to jest prawda. Która... To jest nagroda za rozwiązanie zagadki. Tak, uświadamia ci, że był sens w tym, głębszy, w tym, co zrobiłeś. Rozumiem. Nie no, Iga, idziesz tutaj jak pro po prostu. No bo jestem. Zaraz skończysz tą grę, nie? No, dokładnie. Za wysoko nie wskoczysz. Nie, bo szczerze mówiąc... Ten typ skacze trochę jak szczerze z portala. Teraz wam jeszcze powiem, chyba to jest typ właściwie. To ja teraz wam jeszcze powiem, i to wie Mateuszu Skutnik. Tak, słucham. Zwróćcie uwagę, że mogę mieć więcej niż jedną kostkę. Że tutaj, gdzie teraz Iga jest, to już tak naprawdę ten mod oryginalny, to już niewiele więcej było. Czyli to jakby możesz stwierdzić, na ile więcej jest w tej pełnej grze, nie? Że to już było blisko końca, te zagadki z tymi klockami. Mhm. Okej. Okay. To już była końcówka. No to tu się gra tak naprawdę zaczyna, no bo... Tak, tutaj dopiero dostajemy tą broń. Tu broń jest więcej w ogóle. Bo te mind triki się, powiedzmy, kończą w tym momencie, a zaczyna się strzelanie klockami. Mhm. I tych broni jest bodajże 4, o ile dobrze pamiętam. Każda ma zupełnie inną właściwość. A później w tej grze te takie mind triki już nie wracają w ogóle? Już nie znaczy się? Tutaj się pojawia wracają, więcej ich, ale popatrz. Wracają, ale zaczynasz po prostu jakby, wiesz, awansowałeś, tak, na wyższy stopień. I rozumiem, po prostu... i one są już jakby, już je bierzesz jako coś oczywistego, a zagadki polegają na czymś innym. Tak, już to tak jak wiesz, jak grasz Portala 2, to już wiesz, co się spodziewać, tak? Mhm. Już grałeś w jedynkę, już twój mózg został rozwalony. To jest fajna zagadka. No tak. Tutaj mamy, nie patrz w dół, tak? Więc wow. Spojrzysz w dół. I teraz... I pał. I będziemy spadać, dopóki nie weźmiemy wskazówki pod uwagę i nie będziemy patrzeć w dół. No co ty? Naprawdę. Tak? Mhm. Nie. Mówię wam serio. I nie spadamy.
Fajnie? Fajne, Dominik fajne. Jest pod wrażeniem, jestem, widzę. Jestem totalnie pod wrażeniem. Tak, i no i coś jeszcze będziemy pokazywać? No tak naprawdę ja na tym polega ta gra. Ja chcę jeszcze jakąś prawdę życiową poznać. Proszę. To jest coś o mnie. Identyfikuję się z tą wskazówką. No dobra, tak wygląda Anti-Chamber, czy Anti-Chamber. Ja będę jeszcze o nim pisać. To oko jest dosyć przerażające. To oko czekaj. Jest w ogóle jak z Zeldy, to do których się strzela. Iga, wróć jeszcze na sam początek. Do tego pierwszego... Tutaj w ogóle już widać, tak? O, tutaj tak, masz tego, co powiedziałeś, że był kaczka lub królik. To jest bardzo znana taka motyw optyczny generalnie. Jak widzę kaczkę, to znaczy, co mówi? Relatywizm. Coś tam mówię, nie pamiętam. Teraz to psychoanaliza się tym zajęło. O, już widzisz królika, to już z drugiej strony, stary. Tutaj się robi mapa po kolei, ona oczywiście jest większa. I możesz jakby w każdym momencie do dowolnego pomieszczenia się wrócić, tak? Tak, tylko że zagadka, tak jak mówiliśmy, zagadka się resetuje. Nie rozwiązana, tak. A, i co na sam początku? Na sam początek, no. Ale w sensie na sam początek? Mhm. A, i teraz mogę pokazać właśnie, że mogę tych klocków... O, super. Mogę zbierać, te zielone się będą respawnować, jakkolwiek to powiedzieć tak. Po polsku. No tak, dokładnie. Będą wracać na swoje miejsce, będziesz robić ich kopia. Tak, i teraz mogę... Możesz napisać własny napis w ogóle? Mogę. Mogę zrobić serduszko i napisać Dominik, jak Ale chcesz. Można zrobić sobie most. Można. Na drugą stronę. Bo to one nigdy nie skończą, wow. W ogóle jaki czat? 10 na 10. No. Tak, ale nie ma wody. Nie ma wody. I refleksów, i kurzów. Jeszcze nie przeszłaś gry, nie wiesz, czy nie ma wody. No, jak na razie nie ma wody. Jeszcze nie przeszłam gry, to jest fakt. Nie ma wody. Taki spoiler. Ten most jest tak głupi. To jest totalnie sztuka. Czy możemy już skończyć? Przy ścianie trzeba było. No dobrze. Nie, bo najpierw zbudujemy most. Czekaj, bo chciałem jedną rzecz tylko pokazać. Na sam początek miałeś wrócić. No to jest sam początek. Nie, to nie jest sam początek. Tam gdzie jest łok. Odwracasz się, jest to oko. Aha, to zaraz. Tylko przejdę, dobrze? Przecież tu możesz przejść po prostu wolno idąc. Nie musisz tego mostu. Nie, to nie jest. Nie, tutaj musi być most. Nie wszędzie tak działa. Dobrze mi poszło. Dobra, to olewamy to. Jesteśmy z powrotem tutaj. Sam początek jest? Aha, bo to nie był sam początek. Chyba z lewej strony, wiesz, tutaj. A, jesteśmy. Odwracasz się do tyłu. Już. Nie, to nie działa, to tak nie działa. I mamy z powrotem to oko, czyli już jakby dostaliśmy hinta, że jak się na niego dosyć długo popatrzy... To ono coś zrobi generalnie. A, i teraz to... Musisz... Ono zaczyna się zamykać i... Tak, ta gra jest okej, ona jest straszna dla gracza, tak? Po prostu system hintów nie działa. Mhm. Twój mózg po prostu się smaży, ale czasami jednak jest taka fajna podpowiedź, że właśnie trafiasz do miejsca, gdzie jest pokazane, że to oko się zamknie, tak? Widziałeś, Dominik? Więc jak trafisz drugi raz na nie, to wtedy... Ja słyszałem o tym, że jak Dominik w to grał, to założył sobie zeszycik i sobie spisywał, to prawda. Mam wszystko napisane, tak. To jest piękna zagadka, która polega ja tu jeszcze na przeskakiwaniu nie przez żabkę. Przez żabkę? No, to tutaj są drzwi zamknięte. I muszę... Cofnie się, trzeba wszystkie sześć... wszystkie trzy na raz... No, tak się nie da. Tutaj musisz postawić jednego. Ale gdzie tutaj? To jest trójwymiar całkowity. Ja widzę, że pokazujesz. Tam, u wylotu jednego... Tu. No. I na nim postaw drugiego. Tak? I teraz zabierz pierwszego. Dlatego żabka. Ups. Tak. Dlaczego żabka? No bo tak jak się dzieci skaczą przez plecy. Skakuje się, widzisz? Więc i są drzwi otwarte. Nie, tylko pół. Co to się, Mateusz, chwalisz, czy umiesz rozwiązywać, jak to tylko na YouTubie znalazłeś? Pokaż, jest, ale... Jest tylko pół. Czekaj, jesteśmy na środku przecież, pokaż. Pokaż ten. Dobra, słuchajcie. Dobrze, no w każdym razie taki jest Anti-Chamber. Totalnie rozwiązaliśmy to, rozwiążemy za dwie minuty potem, kiedy skończymy ten, bo jesteśmy dosyć prawie. Zapniemy nagrywanie i rozwiążemy. No i dobrze, to tyle. Dzięki. Dzięki. Cześć.